Sianokasy 2024 rozpoczęte. Mamy równiutko 50 bocianów na łące. Jedziemy kosić drugą łąkę, ale tutaj nie jest tak łatwo, bo trzeba dojechać. Przyjedzie, da się, tędy. No i super. Elegancko. Drzewa i tak są zniszczone przez łosie, jelenie i tak dalej. Wszystko poodzierane, poobskubywane. No i tutaj mamy kawałek swojej łąki i też dostaliśmy do koszenia w tym roku troszkę hektarów. Chyba z 10 czy coś takiego. Więc korzystamy, żeby narobić jak najwięcej swojego sianka, no ale Karol 30 nie był w stanie skosić aż tyle, więc tutaj znajomy przyjechał nam z pomocą. Ja zawsze się martwię, że gdzieś w takiej trawie, na takiej łące, przy lasach to będzie jakaś mała sarenka, którą się rozjedzie albo skosi. A tutaj akurat jest bardzo dużo saren na tej łące. Jeju, no dwie kosiarki naraz. Ja Laurce obiecałam piknik. Zaraz sobie tutaj w cieniu rozłożymy kocyk. Mam jakieś słodycze, jakieś tam lizaki, coś tam takiego. I zaraz zrobię jej piknik. Zobaczyła w jakiejś bajce, że ktoś robił piknik i od wtedy mnie męczy. Piknik. No to niech ma piknik. Pojechali. Koście szybko i niech będzie dużo sianka. Jak na taką suszę, trawa nie jest jakaś tam tragiczna. Bywało gorzej. Pamiętam gorsze lato. Co, kochanie, robimy piknik? Masz piękny koc piknikowy? Specjalny? Jak go rozłożyć? Zaraz wszystko tutaj ogarniemy, tak? Tutaj? To pokaż. Rozepnie się? A, ty już wszystko rozpracowałaś, moja droga. No dobra, to my sobie tutaj piknikujemy. Lauru? Niedawno w jakimś komentarzu ktoś mnie prosił, żebym pokazała, jak wygląda teraz dojenie krów na pastwisku. Otóż wygląda tak. Tak się doi niebieska. Identycznie zaraz będzie się doiła Florka. Kurczę, jak ślepaki gryzą. Jedyne, co musieliśmy zmienić, to kupić dłuższy ten czarny przewód, żeby jakoś działał pulsator. I co? No i trzeba mieć prąd. Dojarka sobie stoi w bagażniku, żeby jej nie wyjmować, nie ciągać w to i z powrotem. Jest to mega wygodne, nie powiem. Mogę sobie jechać sama doić. A tak to na początku jeździliśmy we dwójkę, żeby za każdym razem wystawiać, znaczy no we dwójkę lub Karol sam, żeby wystawiać dojarkę, bo ja nie dałam rady sama. Dobra, cycuchy puste. Prawie. No więc jest miło, przyjemnie, gorąco. Jedyny minus to te muchy i inne ślepaki, które nas tutaj żrą. Ale jeszcze nie jest tak najgorzej. Dobra, pani niebieska wydojona. No, dawaj. O tako.
Kolejna florka. Jeszcze nie zjadła. Mam nadzieję. Czyścimy wymię. I doi się florka. Poza nielicznymi incydentami nasze krowy są bardzo grzeczne przy dojeniu. Jeden raz niebieska nam uciekła, bo miała ruję. I jeden raz dotknęła nosem do prądu i tak się cofnęła, że nadepnęła mnie, trochę mi zgniotła stopę, ale po 3 dniach już nie kulałam w ogóle, więc nie było tak źle. O, najgorsze są te ogromne muchy. Gzy. O. Taki jest wstręciuch. Florka zawsze je trochę dłużej. Niebieska już wyżarła. Teraz wylizuje resztki z ziemi. I zaraz będzie chciała tutaj podejść i zabrać florkę. Muszę się mieć na baczności, żeby do niej nie podeszła, bo... No raz jeszcze miałam wypadek taki, że właśnie ta niebieska... Stój! Że niebieska zjadła swoje, ruszyła, żeby jeść florki, szamę. Florka się przestraszyła, szarpnęła tutaj, konew się wywróciła i takie tam różne przygody mamy. Ale skończyło się ok. Już ona wie, że nie można tu podchodzić. Jak się jeszcze florka doi. Grzeczne mamy krowy, tam nie ma co narzekać. No. Rozpieszczone jak nie wiem. Bo kurczę, wożę im takie piękne zielone sianko. Ojeju, kto to tam biega? Piękne zielone sianko im wożę, a one gardzą nim. Gardzą nim, depczą. O, wszędzie podeptane jest to sianko. Piękne, pyszne sianko. I gotowe. O, oby zapastuch. Dojadaj, florka. Dojadaj, dziewczyno. No, niebieska już się szykuje, żeby jej zabrać. Chwilę zawsze tak popilnuje, zanim florka dokończy jedzenie. O, jakaś... Pszczółka tu lata. I tak sobie chwilę czekam. Nic je. Smakołyki. I tak wygląda nasze dojenie. Takie dwie piękne córki świrka naszego. Świrek doczekał się całego rodu. I wielu pokoleń. Tu jest syn świrka. Hej, przystojniaku. Jest na sprzedaż, jak ktoś chętny. Tutaj ta brązowa to też córka świrka, przynajmniej trochę do niego podobna. Ta czarna to też córka świrka. To też jest po świrku. Nawet nie wiem, to dziewczyna, tak. Córeczka świrka. Dzieci świrka mamy bardzo dużo. O, tutaj ten ciemny. To jest synek świrka. Tu przy drzwiach stoi świrek mały, lub córka jego, nie wiem. Świrka, wszystkie młode, wyróżniają się tym, że mają białe uszy, takie jasne. Białe lub takie jakby szare. Jakby poprzeplatany biały włos z jakimś ciemnym. Słuchajcie, zdjęłam gips dla tej kózki, która miała złamaną nogę. I to też jest córka świrka i kózka biega, jakby miała zupełnie nową nogę. Pokażesz się? Chodź, malutka. O, w ogóle nie utyka. Noga jest równa, prosta.
taka jak być powinna. Teraz ją trochę gdzieś tam ją dogonię. A kuku! A kuku! Pokaż się, mała. O tak, sobie tam idź. O. Normalnie używa tej nogi. Jestem z siebie mega dumna. Takie złamanie z przemieszczeniem udało się fajnie wyleczyć. Już ta noga nawet nie jest cieńsza. Sierść się poprawiła. Co tam się stało? To też jest synek świrka. Kolorystyka i różnorodność świrkowych dzieci po prostu jest niesamowita. Od ciapatych przez... No nie ma białych jedynie. Przez czarne, brązowe, wszelkie odcienie brązu i tak dalej. Sam świrek jest przeprzystojny, pięknie wyrósł, ma dopiero rok, nie no rok i tam jakieś 2-3 miesiące, ale jest naprawdę bardzo ładny, nawet sobie nie wyobrażam, jakie rogi by miał, gdyby je miał. Całe szczęście, że miał wypalone w, nie chcę powiedzieć w dzieciństwie, no w koźlęctwie. Więc jest bezpieczny w obsłudze, ale nawet gdyby miał te rogi, no to naprawdę on jest tak kochany, tak spokojny. Ja oczywiście zdaję sobie sprawę z tego, że tak jest do czasów, kiedy kozy będą miały rójki, bo wtedy to już będzie troszkę... Będzie pokazywał różki, których nie ma. Ale jak na razie, no jest teraz w tej chwili u nas jedynym kozłem rozpłodowym. I no jest naprawdę z charakteru, jest cudowny. Codziennie rano jak ja karmię cielaczka, kreseczkę naszą, która się nie chce... Aha, bo ona sianko je. No to Laura się z nim po prostu przytula, za brodę go targa. On to wszystko tak znosi cierpliwie. Jest taki kochany. Nie, Świrosław. Świrosław nasz. Bardzo grzeczny koziu, bardzo przyjazny. Bardzo fajny charakter. Chyba poszedł w chrzestnego. W ogóle świrek wczoraj dostał prezent urodzinowy, trochę spóźniony. Ale teraz kozy idą na pastwisko. Prezent dostanie trochę później, wieczorkiem. Dzisiaj mamy ostatni dzień tej części sianokosów, bo jeszcze przed nami jakby 1/3, ale to już gdzieś tam w lipcu na spokojnie. Teraz popadało, trawy niech sobie rosną, a już mamy skoszone. No i dzisiaj się beluje reszta, to około 20 hektarów. Tutaj dostaliśmy ten kawałek w tym roku do wykoszenia, sianko do zebrania lub do wypasienia, do czegokolwiek, po prostu do użytku. Druga bela wypadła. Zobaczymy, ile tu będzie. Karol powiedział, że będzie 40, ja mówię, że 30 bel. Zobaczymy, kto będzie bliżej. My to tak ciągle musimy jakieś tam między sobą, kto ma rację, kto będzie bliżej. Cały czas się tam, jak to powiedzieć, nie wiem, czubimy się, a kto się czubi, ten się lubi, tak? Zaraz powiecie, że ja w cieniu sobie stoję, nic nie robię, ale ja tutaj mam sprzęt, rogi ogarnięte, ograbione wszystko i no, co mogę pomóc, to pomagam. Dowożę napoje chłodzące, takie tam różne rzeczy, uspałam Laurę. Zawiozłam do domu, się przepracowała dziewczyna dzisiaj. Wstaję 5:30, to po obrządkach jest już zmęczona, jak są jeszcze takie prace polowe, to w ogóle biega, pomaga, robi. Trzdziecha daje radę.
To jest sprzęt niezawodny, niezastąpiony i w ogóle Dziadkowa 3DH. W tym roku sianokosy zaczęły nam się od małej awarii, wymiana koła w zgrabiarce, ale wszystko nowe, aż się błyszczy i wymienione całe koło oponadętka. Jest elegancko. Strasznie lubię patrzeć na grabienie, na belowanie. Tam, gdzie jest ciągnik, to za nim jest też nasza łąka, tylko tam strasznie ryją dziki. W tym roku jej nie kosimy, tylko zmulczujemy, czyli przyjedzie taka specjalna maszyna, która wszystko tam jakby zmiele do głębokości chyba 10 cm. Powyrastały nam tam drzewka. No i o, trzecia bela wypada. Wszystko drzewka, nie drzewka, korzenie. No i chodziłam tam i no, stwierdziliśmy, że tam po prostu nie warto nawet jest kosić w tym roku nasiano, bo tam są same chwasty, same takie już zaschnięte chwasty, które są w ogóle bez żadnej wartości jako siano, więc ta łąka w ogóle nie była odnawiana chyba jakieś 40 lat na pewno. Od kiedy ja pamiętam, to ona była tam zawsze, nic nie było z nią robione i tylko dziki tam zawsze ryły, więc w tym roku odsiejemy, żeby elegancko wszystko, żeby na przyszły rok było więcej sianka, wtedy wszystko razem już będziemy mogli tutaj kosić. Piękna pogoda. To sianko raz nam zmokło, ale no niby jest tak, że takie przysłowie czy tam powiedzenie jest, że dobry ułan nie daje swoim koniom siana, które przynajmniej raz nie zmokło. Że takie zmoczone to jest lepiej, bo nie ma w nim kurzu. Nie ma w nim tyle takich no kurzu przede wszystkim w takim sianie, czyli chyba niby jest lepsze. To jest w ogóle bardzo dobra trawa, bo jest tutaj bardzo dużo ziół. Jest taka niska trawa, to wszystkie smakołyki dla kóz, pyszności. Myślę, że dla kóz to jest siano idealne tutaj. Trawa jest taka drobna, bo kozy takie grube, badylaste siano to ogryzają tylko liście, a te grubsze zostawiają, wypluwają, wszystko idzie pod nogi, a takie drobniutkie, taka drobniutka trawa, tak jak tu widać, o, są i liście brzozy, i babka lancetowata, co tu jest, szczaw, wszystkiego po trochu, naprawdę, o, takie siano jest idealne dla kóz, to po prostu one za tym to pójdą w ogień, za takim siankiem. No i mamy tego tutaj 10 hektarów, więc jakiś zapas już będzie. Ogólnie mamy swoich już 90 bel zrobionych z tamtego pierwszego pola. Mamy już kupionych troszkę bel. No już dwie pryzmy powstały i już tu znajomy robi jeszcze sianko dla nas. Czwarta bela. I będzie też nam przywoził to sianko, jak już zrobił u siebie. Pozwozimy to. No i później za jakieś tam 2 tygodnie kosimy. Jeszcze dostaliśmy u kuzyna kawałek chyba z 7 hektarów. I tam jeszcze też sprzątniemy. I tak myślimy, że będzie koło 500 bel, to powinno wystarczyć z grubsza. I owija się ostatnia bela. Wow! Stój! I ostatnia bela gotowa. Jednak Karol miał rację, był bliżej.
Jest 37 bel, a w sumie to 38, bo zostaje jeszcze taki pasek, który będzie zbelowany za chwilę, ale nie będzie owijany siatką, tylko będzie to siano zawiezione po prostu do gospodarstwa i tam będzie na bieżąco skarmione. Florka i niebieska sobie zjedzą to sianko od razu, bo jest troszeczkę za wilgotne. Dawaliśmy już takie siano podsuszone, nie zaszkodziło krowom. Niektórzy nie dają, boją się nie wiem czego, wzdęcia czy nie wiem czego w sumie, ale my takie sianko dajemy. Taką skoszoną trawę, która poleżała kilka dni, jakieś takie świeże siano. No dajemy, bo to by się zmarnowało, a że zwierzakom nie szkodzi. One to chętnie jedzą. To mamy możliwość właśnie sobie zabrać do domu. Nie będzie trzeba dawać bel, czy kosić trawy. Idę jeszcze podrzucić odrobinkę. Jedna koza się naje. Kozom też tyle kóz jest. W ogóle teraz wszystkie kozy zaczynają się kocić. Nie wiem, co się dzieje, jakaś druga tura. Szału nie ma, bo tutaj trawa nie była jakaś wysoka czy gęsta, ale tu jest bardzo dużo ziół, które kozy uwielbiają. I jest dużo motylkowych takich. Znaczy teraz to się nazywa bobowe czy bobowate grupa. Jest dużo tego, kozy to uwielbiają. Jest bardzo dużo, ma bardzo dużo białka.